Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło móc powitać Państwa na specjalnej uroczystości, na wręczeniu ustanowionej przez Ruch Społeczny imienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nagrody imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta nagroda dzisiaj wręczana po raz trzeci jest nagrodą dla państwowców, dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla naszej ojczyzny. Po raz trzeci, jak powiedziałem, ta nagroda. Przypomnę, że w poprzednich latach jej laureatami byli pan minister Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przepraszam bardzo. Wybitny państwowiec, osoba, której chyba nie trzeba szczególnie przybliżać. Niestety była to nagroda pośmiertna, bo jak wiemy, pan minister Władysław Stasiak zginął w smoleńskiej tragedii. W roku ubiegłym laureatem nagrody był Krzysztof Wyszkowski, a w tym roku, co chyba już nie jest żadną tajemnicą, tą nagrodę postanowiliśmy przyznać panu profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, którego serdecznie witam. Chciałbym powitać wszystkich Państwa, ale szczególnie proszę pozwolić, że wymienię dwie osoby. Przede wszystkim pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, brata naszego patrona, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Ruchu Społecznego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bliskiego przyjaciela pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pana ministra Macieja Łopińskiego, którego zapraszam teraz do głosu. Zapraszam, panie ministrze. Panie, panowie, przyjaciele, prezydent Lech Kaczyński był patriotą. Był patriotą i mówił o patriotyzmie, że powinien być wpatrzony w przyszłość, ale musi mieć korzenie w przeszłości. Musi mieć pamięć, bo nie ma patriotyzmu bez pamięci. Tę pamięć historyczną profesor Lech Kaczyński uznawał za fundament polskiej tożsamości. Tę pamięć starał się wskrzeszać, podtrzymywać, pielęgnować. Mówił, że to sprawa rachunku. Rachunku, jaki mamy wobec historii. Ważne miejsce w jego polityce historycznej zajmowali żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, ci, którzy kontynuowali walkę o niepodległość po 1945 roku. Ci uczestnicy powojennego polskiego powstania antykomunistycznego, najliczniejszej europejskiej konspiracji zbrojnej, konspiracji przeciwko sowieckiej agresji, konspiracji, która obejmowała całą Polskę, także tereny utracone na rzecz Związku Sowieckiego, także kresy wschodnie II Rzeczpospolitej. Tym ludziom po 1989 roku, a często zapomnianym, często przemilczanym, a nawet szkalowanym, Lech Kaczyński przywrócił należne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Upamiętnienie żołnierzy wyklętych było bardzo ważną częścią polityki odznaczeniowej prezydenta. Najwyższe odznaczenia państwowe, a Order Orła Białego, Krzyż Wielki, Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie otrzymali między innymi Witold Pilecki, Emil Fildorf Nil, Łukasz Ciepliński, Hieronim Dekutowski Zapora, Zygmunt Szędzielarz Łupaszka, Jan Rodowicz Anoda.
W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński podjął inicjatywę ustawodawczą uchwalenia nowego święta. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że Święto Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Dlaczego na celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wybrano dzień 1 marca? Ten pomysł wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Janusz Kurtyka, także poległy u boku prezydenta Rzeczpospolitej pod Smoleńskiem. Tego dnia bowiem, 1 marca 1951 roku, w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na prezesie 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Łukaszu Cieplińskim i jego 6 bliskich współpracownikach. Sejm w lutym 2011 roku uchwalił ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niestety z tekstu ustawy wypadły słowa zawarte w projekcie, słowa o powstaniu antykomunistycznym. Dzisiaj, w przeddzień tego święta, spotykamy się tutaj, żeby wręczyć nagrodę Lecha Kaczyńskiego profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi. Nagrodę przyznaną mu przez zarząd ruchu w uznaniu jego zasług w kształtowaniu pamięci historycznej Polaków, w uznaniu za dzieło budowania szacunku dla bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. Panie profesorze, pragniemy podziękować panu za całą pańską dotychczasową działalność, szczególnie zaś za podjęcie tego trudu, żeby polscy patrioci pomordowani przez reżim komunistyczny zyskali prawo do godnego pochówku. Dziękujemy wszyscy panu, panie profesorze, za realizację przesłania ideowego świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, patrona naszego ruchu, wybitnego prezydenta Rzeczpospolitej, prawdziwego męża stanu. Jeszcze raz dziękuję. Zanim dokonamy wręczenia nagrody, chciałbym zaprosić wszystkich państwa do wysłuchania laudacji, którą wygłosi wiceprezes Ruchu Społecznego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan profesor Włodzimierz Bernacki. Panie premierze, panie prezesie, szanowny laureacie, panie, panowie parlamentarzyści, szanowni państwo. Jak już powiedziano, nagroda imieniem Lecha Kaczyńskiego jest przyznawana wybitnym osobom, które dobrze służą państwu polskiemu i wspólnocie narodowej. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta, bowiem całym swym życiem dawał świadectwo, że państwo było dla niego ważne, oraz Krzysztof Wyszkowski jako prawdziwie niezłomny człowiek. Dzisiaj przyszło mi w udziale wygłosić laudację laureata nagrody za rok 2013. W 8. rocznicę zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Rzeczypospolitej Zarząd Ruchu Społecznego postanowił przyznać nagrodę profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi. Kim jest laureat? Otóż pan profesor Krzysztof Szwagrzyk urodził się 15 lutego 1964 roku w Strzegomiu.
doktorat pod tytułem Obraz konspiracyjnych organizacji niepodległościowych działających na Dolnym Śląsku w latach 1945-56 w świetle akt sądowych byłego Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu obronił 19 czerwca 1996 roku w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii ze specjalnością historia najnowsza. W 2007 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego i uzyskał ten stopień na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie jest profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, jest również naczelnikiem oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Drodzy Państwo, lista publikacji pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka jest naprawdę imponująca. To jest kilkadziesiąt różnego rodzaju rozpraw prac, monografii, które wyszły wprost spod pióra pana profesora. Odnajdujemy tam również bardzo wiele prac, których był redaktorem. Pozwoliłem sobie wskazać kilka grup tematycznych, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem ze strony pana profesora Szwagrzyka. Po pierwsze, są to prace, które zostały poświęcone środowisku niepodległościowemu na Dolnym Śląsku. Wśród nich odnajdujemy pracę Golgota Wrocławska 1945-56, pracę pod tytułem Winni, niewinni, Dolnośląskie podziemie niepodległościowe 1945-56 w świetle dokumentów sądowych. Odrębny dział to więzienia i obozy. Jaworzno, historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 51-55. Jaroszów, ośrodek pracy więźniów, więzienie 1950-1965. Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku. Z drugiej zaś strony odnajdujemy prace, które są poświęcone skazanym i straconym, a więc skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu, straceni na Dolnym Śląsku. Odrębny dział to to, co dla mnie jest również szczególnie bliskie, to jest funkcjonowanie państwa bezprawia. Państwa bezprawia w latach 1945-1989. A więc prace pana profesora Szwagrzyka pod chociażby Zbrodnie w majestacie prawa, Prawnicy czasu bezprawia, Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w latach 1944-1956. Szczególnie ważne w działalności naukowej pana profesora Szwagrzyka jest ten dział, który dotyczy wprost oprawców, a więc dotyczy ludzi aparatu bezpieczeństwa. Tych prac jest co najmniej kilkanaście, a więc chociażby wymienię tutaj Aparat Bezpieczeństwa w Polsce, Kadra Kierownicza, tom pierwszy, tutaj pan profesor był redaktorem, Twarze wrocławskiej bezpieki, obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu, tutaj pan profesor był współredaktorem, Aparat Bezpieczeństwa w Polsce, Kadra Kierownicza, tom trzeci, tu redakcja naukowa pana profesora, Twarze Dolnośląskiej Bezpieki, obsada kierowniczych stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w latach 1945-90. Tutaj też pan profesor był współredaktorem. Ale to nie jest zasadnicza przyczyna, dla której spotykamy się dzisiaj tutaj. To nie jest powód zasadniczy, dla którego zaprosiliśmy pana profesora po to, aby wręczyć nagrodę, to nagroda została przyznana w rocznicę zaprzysiężenia pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przede wszystkim pan profesor Szwagrzyk jest tym, który poświęcił bardzo wiele czasu, bardzo wiele siły na walkę o przywrócenie pamięci o żołnierzach niezłomnych. Powiedziano tutaj już o tym, że spotykamy się 28 lutego, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 73 lata temu, 1 marca 1951 roku, zamordowano oficerów 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, pułkownika Łukasza Cieplińskiego, majora Mieczysława Kawalca, kapitana Józefa Batorego, majora Adama Lazarowicza, kapitana Franciszka Błażeja, porucznika Karola Chmiela i porucznika Józefa Rzepkę. O tym, kim byli żołnierze straceni 1 marca, świadczy to,
że ani oni, ani też tysiące innych nie zostali oni objęci amnestią w czasach komunizmu w Polsce. Uczyniono to dopiero 17 września 1992 roku. Aby zadośćuczynić zaniedbaniom władz polskich 1 marca 2010 roku, prezydent Lech Kaczyński odznaczył wszystkich wyżej wymienionych pośmiertnie krzyżami wielkimi Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym czasie dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń prezydent podjął inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do ustanowienia dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szanowni Państwo, 10 kwietnia, tak jak 2010 roku, tak jak 70 lat wcześniej, naruszona została ciągłość egzystencji narodu polskiego. Lecz dzieło zapoczątkowane przez Lecha Kaczyńskiego nie zostało zaprzepaszczone. Przywracania pamięci i czci należnej żołnierzom wyklętym nie udało się zatrzymać. Stało się tak dzięki zaangażowaniu, ofiarności, poświęceniu, determinacji i pracowitości naszego dzisiejszego laureata. Profesor Krzysztof Szwagrzyk jest nie tylko formalnym, ale przede wszystkim faktycznym pełnomocnikiem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Kierował i kieruje pracami ekshumacyjnymi, między innymi w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach, które rozpoczęto 23 lipca 2012 roku, oraz w Dworzysku w powiecie nyskim i w Białymstoku. Na terenie kwatery EU na Powązkach wydobyto szczątki około 200 osób, spośród których 16 zidentyfikowano. Udało się ustalić, że wydobyte ciała należały do wybitnych dowódców oddziałów Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, między innymi majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, a także ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, podpułkownika Stanisława Kasznicy. Dzisiaj w południe ogłoszono kolejne nazwiska ofiar komunistycznej bezpieki. Wśród poszukiwanych byli m.in. generał August Fildorf Niel, rotmistrz Witold Pilecki, pułkownik Łukasz Ciepliński. Trzeba mieć nadzieję, że również i ich nazwiska pojawią się na kolejnych listach publikowanych przez IPN. To, że tak będzie, gwarantuje osoba naszego laureata. Z tych właśnie względów Zarząd Ruchu Społecznego imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego postanowił przyznać nagrodę imieniem Lecha Kaczyńskiego Krzysztofowi Szwagrzykowi, uznając jego zasługi w kształtowaniu pamięci historycznej Polaków oraz za dzieło budowania szacunku do bohaterów podziemia niepodległościowego. Zarząd Ruchu chciał w ten sposób uhonorować i podziękować panu profesorowi Szwagrzykowi za całą jego dotychczasową działalność zmierzającą do przywrócenia pamięci o żołnierzach niezłomnych. Szczególnie zaś za podjęcie trudu, za sprawą którego polscy patrioci, pomordowani przez komunistyczny reżim, zyskali prawo do godnego pochówku. To dzięki profesorowi Szwagrzykowi ciała bohaterów odnaleziono w kwaterze EU warszawskiego cmentarza Powązkowskiego zostały zidentyfikowane. A z ich rąk wreszcie, po kilkudziesięciu latach, zostały wreszcie zdjęte więzy. Zarząd nagrodził profesora Szwagrzyka za realizację przesłania ideowego świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, wedle którego fundamentem dla nowoczesnego patriotyzmu musi być tożsamość narodowa wspierająca się na pamięci historycznej. To dzięki laureatowi nagrody imieniem Lecha Kaczyńskiego ci, którzy zostali ponad pół wieku temu zamordowani strzałem w tył głowy, dzisiaj odzyskują swoje imiona, nazwiska i stopnie wojskowe. Samotnym, bezimiennym i wyklętym w chwili śmierci przywódcom przywrócona została należna im cześć, chwała niezłomnych. Szanowni Państwo, 20 stycznia 1951 roku podpułkownik Łukasz Ciepliński pułk napisał: „Wymodlony, wymarzony i ukochany mój synku, piszę do ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być tobie ojcem i przyjacielem, bawić się z tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety, okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę.
ja odchodzę. Ty zostajesz, by w czyn wprowadzić ideę Ojca. Za sprawą profesora Krzysztofa Szwagrzyka jestem głęboko przekonany i wiem, żołnierze niezłomni odchodząc, nam, którzy pozostali, przekazali obowiązek wprowadzenia ich idei w czyn. Bardzo panie profesorze za przybliżenie sylwetki naszego laureata, a w tej chwili zapraszam pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka na scenę i proszę o wręczenie nagrody pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana ministra Macieja Łopińskiego. Szanowny panie premierze, szanowne panie, panowie, czuję się zaszczycony tą nagrodą. Nie wiem, co mam powiedzieć, aby oddać to, co czuję, a jednocześnie, żeby zabrzmiało to godnie. Jesteśmy Polakami, pracujemy na co dzień w różnych miejscach, robimy to, co potrafimy. Robimy to, co umiemy najlepiej. Pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej, instytucji, która została powołana do tego, żeby o naszej historii najnowszej, tej bolesnej, mówić, aby ją wyjaśniać. Czuję się zaszczycony, że mam możliwość realizacji przy tym także swoich osobistych celów. Najwyższym zaszczytem dla mnie jest chwila, kiedy dowiedziałem się o tym, że będziemy mogli te nasze poszukiwania ofiar komunizmu w całym kraju realizować w sposób zorganizowany, instytucjonalny. Dla tych wszystkich, którzy wątpili, czy zastanawiali się, po co powstał Instytut Pamięci Narodowej, niech właśnie to będzie odpowiedzią. To, co teraz jest robione, właśnie po to, żeby odnajdywać szczątki naszych bohaterów, tych wyjątkowych Polaków zamordowanych przed wieloma laty i potem pochowanych w różnych nieznanych miejscach, po których następnie zamazywano wszelkie ślady, po to, żeby nie można ich odnaleźć. Szanowni Państwo, bardzo często słyszymy o tym, że my Polacy jesteśmy tacy zapatrzeni w naszą przeszłość, nie możemy się od niej oderwać. Ale jak o niej nie mówić w sytuacji, kiedy w Polsce w latach 40. i 50. w różny sposób uśmiercono, stracono, zamordowano ponad 50 tysięcy osób. To są dane, które w tej chwili, co do których jesteśmy zgodni, ci, którzy zajmują się historią najnowszą. Wśród tych uśmierconych są ludzie, którzy w każdym normalnym kraju zajmowaliby najwyższe stanowiska, cieszyliby się zaszczytami. Ale w Polsce komunistycznej stało się inaczej. Tych ludzi zamordowano, a następnie umieszczano gdzieś w nieznanych miejscach. Jak powiedział pan profesor, tylko na Łączce, na tym wyjątkowym obszarze, małej kwatery na cmentarzu powązkowskim udało się odnaleźć dotychczas 194 zamordowanych. Aż 3/4 z nich zostało uśmierconych metodą katyńską, strzałem z przyłożenia, z potylicy z bliskiej odległości. Wielu, jak pan profesor wspomniał, miało związane ręce. Niektórzy, tak jak na przykład słynny major Hieronim Dekutowski z Zapora i jego podkomendni, zostało potem zbezczeszczonych, to znaczy ich szczątki, bowiem pochowano ich w mundurach Wehrmachtu. Szanowni Państwo, tego typu informacje porażają swoim przekazem, bowiem dotyczą ludzi wielkich, zasłużonych dla naszej historii.
To prawda, że wśród tych odnalezionych nie mamy jeszcze szczątków generała Fieldorfa, rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownika Cieplińskiego, ale jestem spokojny. Nastanie taki dzień, kiedy będziemy mogli powiedzieć, tak, to są szczątki naszych wielkich bohaterów. To jest kwestia pewnego czasu. Pracuję z zespołem świetnych specjalistów, ludzi, którzy są przygotowani merytorycznie, ale także posiadają coś, co ja osobiście bardzo cenię u swoich współpracowników, a więc świadomość tego, w jakich działaniach biorą udział. Czy nie są to standardowe działania archeologiczne, ekshumacyjne. Dzięki temu mogę patrzeć spokojnie w przyszłość. Brakuje nam tylko czasu, żeby dotrzeć do wszystkich miejsc, gdzie powinniśmy być. W całym kraju takich miejsc mamy setki do przebadania. Tylko w tym roku chcemy być w kilkunastu miejscach. To najważniejsze to oczywiście trzeci etap prac ekshumacyjnych na Łączce, ale także cmentarz przy Wałbrzyskiej w Warszawie. Dzięki fotografiom lotniczym, które zdobyliśmy, już wiemy, gdzie jest to słynne pole Bukusa, na którym chowano ofiary systemu komunistycznego w latach 46-48, tuż przed Łączką. Ale także w tym roku to są działania w Gdańsku na cmentarzu garnizonowym, gdzie mamy nadzieję odnaleźć szczątki Danuty Siedzikówny Inki, Feliksa Selmanowicza Zagończyka. To także ciąg dalszy poszukiwań na Opolszczyźnie, gdzie staramy się odnaleźć mogiły tych 200 partyzantów oddziału Henryka Framego, Bartka Narodowych Sił Zbrojnych, zamordowanych tam w bestialski sposób. Przypomnę, że tych ludzi wysadzono w powietrze. To jest, szanowni państwo, kwestia pewnego czasu, ale już dziś możemy powiedzieć, że żołnierze niezłomni, tak wolę o nich mówić, do nas powracają. Powracają w sposób taki symboliczny poprzez to, że ich szczątki mogą być zidentyfikowane. Możemy przywrócić im imiona, twarze, ale także poprzez, szanowni państwo, to, co możemy obserwować w całym kraju. Ten nieprawdopodobny, spontaniczny ruch bardzo często młodych ludzi, którzy z niezwykłym osobistym zaangażowaniem podchodzą do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Starają się nadać tym obchodom taki osobisty także wymiar. W kraju takich inicjatyw mamy już w tej chwili setki i z każdym rokiem tych działań jest znacznie więcej. Jeżeli tak, to oznacza, że tragedia, poświęcenie, bohaterstwo żołnierzy niezłomnych nie poszło na marne. Młode pokolenie Polaków uznało ich za swoich bohaterów. Uznało, bo tak chciało. Uznało nie dlatego, że ktokolwiek im taką wolę usiłował narzucić. Przed nami, szanowni państwo, najtrudniejszy trzeci etap prac ekshumacyjnych na Łączce. Najtrudniejszy z tego powodu, że tych 90, którzy ciągle tam na Łączce spoczywają, leżą pod pomnikami ludzi zasłużonych dla władzy komunistycznej, tymi pomnikami z lat 82-84. W wyjątkowym okresie stanu wojennego ktoś uznał, że można już zrobić wszystko. A najlepszym dowodem na triumfalizm niech będzie to, że położymy sprawców tych, którzy doprowadzili do tragedii żołnierzy niezłomnych, położymy ich na tych samych miejscach. I dzisiaj konieczność przed nami znalezienia takiego sposobu, żeby doprowadzić do wydobycia tych szczątków ciągle tam głęboko spoczywających. Ale jestem spokojny o także ten etap. Wierzę, że uda się do niego doprowadzić, a my wszyscy w możliwie krótkim czasie, może już w roku następnym, będziemy mogli wziąć w jednej państwowej wielkiej uroczystości patriotycznej, żałobnej, po to, żeby oddać hołd naszym bohaterom, żołnierzom niezłomnym. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za ten honor. Jestem państwu bardzo wdzięczny. Ogromnie doceniam tę nagrodę. Jestem wzruszony i bardzo państwu dziękuję.
Panie profesorze, myślę, że wszyscy podzielamy to pana wzruszenie. Proszę przyjąć jeszcze raz najlepsze gratulacje od nas wszystkich tutaj zgromadzonych, a o zabranie głosu poproszę w tej chwili pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję panie prezesie, panie profesorze, szanowni państwo. Sprawa polityki historycznej, sprawa przywracania pamięci znajdowała się w centrum tego przedsięwzięcia, którego podjął się mój świętej pamięci brat, przedsięwzięcia zmierzającego do odbudowy i umocnienia tożsamości narodowej Polaków. Jeśli chodzi o to wszystko, co miało tworzyć nowy kształt tej pamięci, nowy, bo w poprzednim okresie liczne, bardzo liczne zabiegi władzy komunistycznej, a później zaniechania nowych władz uczyniły pewne tematy niemalże nieznanymi. Otóż w tym zakresie bardzo ważnym uczynienie wszystkiego, co by doprowadziło do przywrócenia polskiej pamięci, tej powszechnej pamięci walk, jakie toczyli Polacy z komunistami w latach 1945, czy nawet jeszcze 44, bo i to przecież na wschód od Wisły miało miejsce 56, było szczególnie ważne i jednocześnie szczególnie trudne. Szczególnie trudne, bo wielki był opór. Opór różnych środowisk, które tego z tych czy innych powodów nie chciały. To przedsięwzięcie miało różne aspekty. Chodziło o odznaczenia, chodziło o publikacje, tutaj ogromną rolę odegrał IPN i odgrywa w dalszym ciągu, ale było też coś bardzo trudnego, coś, co trzeba było zrobić, choć uczynienie tego natrafiało na największe bodajże trudności. To odnalezienie ciał tych, którzy zostali zamordowani, ich godne pochowanie, identyfikacja, to wszystko, czego podjął się właśnie pan profesor Szwagrzyk, dzisiejszy laureat. Podjął się już dzisiaj, chociaż do końca tego przedsięwzięcia jeszcze bardzo dużo czasu, można powiedzieć, że zrobił to, wykonał zadanie. Nie wykonał w tym sensie, że to już wszystko, ale w tym sensie, że zmienił społeczną świadomość. Stworzył coś, co można już dzisiaj określić jako mit, bo łączka, bo wszystkie te przedsięwzięcia i nawet nazwisko pana profesora stały się już dzisiaj swego rodzaju mitem. Mitem, który buduje właśnie świadomość Polaków, a w szczególności świadomość młodego pokolenia. Świadomość zupełnie odmienną od tej, która była tutaj w sposób bardzo przemyślany i konsekwentnie budowana przez środowiska decydujące o kształcie środków masowego przekazu, w niemałej mierze o kształcie życia akademickiego, o kształcie szkoły, o kształcie tego wszystkiego, co świadomość tworzy. I to jest coś, co by można było określić, chociaż może słowo niewłaściwe w tym szczególnie smutnym kontekście, jako sukces. Niebywały sukces w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Profesor Szwagrzyk potrafił doprowadzić do takiej zmiany świadomości naszego społeczeństwa, dzięki której sprawa żołnierzy, których jedni nazywają wykrętymi, inni niezłomnymi, ja się zgodzę, że ta druga nazwa jest chyba lepsza. Otóż, że świadomość ich walki, ich czynów, ich bohaterstwa stała się świadomością bardzo szeroką, jeśli nie powszechną. I wydaje się, że w młodym pokoleniu, a przynajmniej tej jego części, która będzie decydowała o kształcie Polski, bo zawsze decydują ci, którzy są gotowi być aktywni, którzy coś robią, ta świadomość staje się szczególnie mocna. I za to chciałem jeszcze raz panu profesorowi podziękować, bo to nie jest tak, że
decydują tylko ci, którzy wyznaczają jakieś pole działania. Ogromnie ważne jest to, kto się tego działania podjął i w jaki sposób je wykonuje. Pan profesor zrobił to tak, iż mamy właśnie ten efekt. Efekt może większy, niż można było się spodziewać. Efekt, który wydaje się, jestem o tym przekonany, będzie trwały. Będzie trwały, ale oczywiście musimy uczynić wszystko, by tą trwałość umacniać. I to jest z jednej strony kwestia kontynuacji tego przedsięwzięcia, bo jest ono przecież ogromne. Tu mowa o 50 tysiącach osób. W wielu, bardzo wielu wypadkach miejsce pochówków tych osób jest w dalszym ciągu nieznane. Jest mowa o 50 tysiącach nazwisk, które trzeba jakoś przypisać do odnalezionych ludzkich szczątków. Ale jest także kwestia jeszcze inna. To jest kwestia upamiętnienia. Upamiętnienia w sposób, który byłby bardzo mocno wpisany w publiczną przestrzeń. Dlatego chciałem prosić pana profesora i prosić wszystkich tutaj zgromadzonych, a sądzę, że będą okazje, żeby prosić także innych, byśmy mogli podjąć wspólnie, ze szczególnym udziałem pana profesora, zabiegi o budowę narodowego panteonu żołnierzy niezłomnych, wielkiego. Nie róbmy tego skromnie, tak jak to często w Polsce jest. Zróbmy coś wielkiego, coś, co będzie widoczne, co wedrze się w świadomość także tych Polaków, którzy niczym, co ich bezpośrednio nie dotyczy, interesować się nie chcą. Sądzę, że wtedy, kiedy to zadanie zostanie wykonane, będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy to, co do nas należało. Ale zawsze już z tym dziełem będzie związane nazwisko pana profesora. Pan profesor, robiąc to, o czym tutaj mówimy, robiąc to, co czyni od kilku lat, tak skutecznie wpisał się już pięknie w polską historię. I życzę mu serdecznie, żeby wpisywał się w nią nadal. Dziękuję bardzo. Thank you.